co nam dało wymiana walków rozrządu? Uruchamia... O kuźwa! Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drift 21. Właśnie jestem na rozgrzewce na Time Attacku i zaraz sobie przejdziemy do garażu. Tylko chcę się troszeczkę rozgrzać. Ostatnio żeśmy prowadzili w komentarzach dyskusji na temat tego, jak powinno się te Time Attacki robić, no nie? Bo tak przejechałem kilka prób, próbując jechać przyczepnie, a potem przejechałem kilka prób driftując i okazało się, że driftem jest lepiej robić time attacki, no nie? To takie dziwne, no bo time attack staramy się jechać jak najbardziej przyczepnie. No dobra, wiecie co, ja muszę rozpocząć sobie jeszcze raz, bo musimy sobie przejść do ustawień gry, zrobimy sobie coś fajnego. W ustawieniach gry, a właśnie, osoby, które mają kierownicę i grają w Drift 21 zaczynają, to widzicie tutaj taki komunikat. Koniecznie zobaczcie ten wątek, bardzo, bardzo opłaca się sobie ustawić odpowiednio kierownicę, także nie musicie szukać po jakichś tak nie wiadomo jakich forach, czy gdzieś tam patrzcie jakieś ustawienia. Tu macie sugerowane ustawienia od twórców, które są świetne, na których ja zresztą też gram, także polecam sobie to ustawić tak jak tutaj zalecają. Dzisiaj zrobimy coś fajnego, dzisiaj włączymy sobie gaśnięcie silnika. To sprawia, że w momencie kiedy zaciągnę ręczny, a nie nacisnę sprzęgła, to silnik mi zgaśnie. I ciekawe, czy mam taki zły nawyk z Forza Horizon 4, gdzie się, no, uczyłem driftować, też dużo driftowałem i zobaczymy, czy samochód będzie mi gasł w momencie, kiedy nie nacisnę sprzęgła, a jednocześnie nacisnę, no, zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. Że tutaj nie wiem, czy nam się to uda zrobić, bo myślę, że w miejscu, gdzie będzie dużo problemów, jakby dużo zakrętów, nie, to wtedy może być nieciekawie. Znaczy tak, hamulec ręczny to jedno, no przy zmianie biegów oczywiście, że się daje też sprzęgło, tak? Tylko z hamulcem ręcznym jest najgorzej, no bo tutaj zawsze trzeba ten dodatkowo sprzęgło nacisnąć, ten dodatkowy pedał. I czasami jest tak, że musimy sobie dohamowywać nożnym hamulcem, żeby samochód bardziej rotował nam, no nie? Zwłaszcza jeśli robimy bączki. To wtedy hamulec nożny, gaz do końca, jedynka i ciśniemy. I czasami jest tak, że żeby... W sumie na poprzednim wyzwaniu miałem coś takiego, jak sobie robiłem teraz rozgrzewkę, że musiałem wejść bokiem dookoła beczki, ale żeby się obkręcić do tej beczki, to musiałem nacisnąć hamulec, wiesz, hamulec nożny. I tak wchodziłem driftem na ręcznym i musiałem szybko się przełączyć na hamulec nożny, żeby, wiesz, żeby tam zrobić. Kurde, zobaczcie, jaka tu w garażu jest ruina, Jezu. Dobra, samochód przenosimy na podnośnik. Mazdę miatę? Nie wiem, jak się jej pozbyć. To się chyba nie da sprzedawać samochodów, no nie? Muszę coś z nią zrobić, bo ja nie chcę mieć miaty w garażu. Dobrze, zastanawiam się, czy tutaj można jakąś karoserię dodatkowo dokupić. Alternatywne części karoserii. Jest coś takiego, zobaczcie. Błotnik typ 2. Dzisiaj będziemy się bawić w poszerzenie samochodu. Mamy trochę kasy, więc jak najbardziej. Pyk, dokupujemy i patrzcie, możemy dopasować, tak? O, okej, już się przełożyło, zobaczcie. Także zaczynamy od modyfikacji samochodu. Wow, ale poszerzenie jest spore, co? Dobra, zobaczmy zderzak. Zderzak typ 3 możemy sobie tutaj dokupić. Także będziemy mieli kozackie poszerzenie. Potem będzie trzeba pojechać jeszcze do lakierni. Jak to wygląda? Tutaj jest tyle tego dziadostwa teraz. Straszne. Dobra, patrzymy tu. Dystanse to, nie wiem, to ogromne będzie trzeba teraz dać. Chyba trzeba będzie połączyć 120 mm obydwa ze sobą, no nie? BMW E46 wygląda tak, jakby już miała poszerzenie tutaj z przodu. Bardzo ładne to jest w tym samochodzie. Ale my możemy sobie oczywiście też jeszcze bardziej to wydatnić. Możemy dać coś takiego i to już będzie, kurde, konkret. To już będzie konkret. Dajemy sobie zderzak i tutaj widzicie, że te części od razu nam pasują. Wymiana tych rzeczy jest prosta, tylko co ja z tym później zrobię? Co ja z tym później zrobię? No może do miaty wsadzę. Zobaczcie, czy... Nie, drzwi nie ma, zobaczcie.
Tylko możemy sobie te rzeczy pozmieniać. Klapa. Klapa bagażnika jest, ale to jest ta, co ja już mam. A ciekawe właśnie, czy maskę można wymienić. A można ją w ogóle wywalić? Ja bym chciał ją odinstalować i na przykład bez maski jeździć. By było fajne. Ale zobaczcie, maskę możemy sobie dać też inną. Nie ma problemu. Dajmy sobie taką z dodatkowymi lotami. Chciałbym ją w ogóle wywalić i zobaczylibyśmy wtedy, jak to będzie latać. No niestety, jak ściągamy maskę, to zobaczcie. Moje malowanie też jakby spada z tej maski, nie przekłada się na następne, co jest fajne, realistyczne takie, no nie? Jeśli chodzi o przednie lampy, tutaj też nie mamy nic do wyboru. Będzie trzeba BM-kę jakoś pomalować od nowa, cholera, no. Ale co ważniejsze, musimy teraz dowalić jej jakieś dystanse. Ona już jest mocno dokokrzona, tu chyba mieliśmy tylko do wymiany z przodu ramę, no nie? O kurde, nie wyjdę stąd teraz. Jak się tu kuca. O kurde, i co teraz? Halo, halo. Mam za duży łeb, zablokowałem się. O kurde, samochód. Okej, udało się wyjść. Tu jest za dużo tych gratów. Na szczęście mamy bardzo fajną opcję. Zbierz wszystkie części leżące na ziemi. I proszę bardzo, mamy zebrane. Została tylko sobie ta lampka. Także już będziemy mieli porządek, nie będziemy się haczyć. No i dzisiaj wypadałoby chyba rozebrać. Ua. No. Wypadałoby rozebrać to wszystko, co my tutaj mamy. I to będzie trochę roboty z tym, co? Bo trzeba tą ramę pomocniczą wymienić. Będzie trzeba dodać dystanse do kół. Zobaczcie ten w środku. Albo tył. Jak to wchodzi. Ja nie wiem, czy takie dystanse dopasujemy. Zobaczmy, dopasujmy. Coś pisaliście w komentarzach, że źle dystanse też do. Dobrałem, bo z jednej strony chyba są 80, a z drugiej jest 90. Tu jest 80 z jednej i z drugiej strony. Tu jest ty 90 faktycznie. A tu? Nie, no jest dobrze. Z przodu dałem większe dystanse, a z tyłu dałem mniejsze. To chyba taki był plan. Także wszystko jest w porządku. Ja to zrobiłem dlatego, bo chciałem, żeby koła z przodu troszeczkę były szerzej, bo one mają negatyw, no nie? I tutaj tego w garażu nie widać, ale jak się wyjedzie na tor, to ten negatyw widać. Zobaczymy, czy my w ogóle możemy spasować to już teraz. Zobaczmy, czy możemy dać tutaj jakieś ogromne dystanse. A ciekawe, nie można chyba dystansy łączyć, nie? Na przykład połączyć dwa ze sobą. O ja, to by było... Nie no, to by było trochę za dużo. Dobra, weźmy 120. I zobaczmy, jak to koło będzie tutaj fitować. Fituje ok, tylko jak będziemy mieli negatyw, jak już będziemy na torze, no to nie będzie wyglądać dobrze, no nie? Dobra, wiecie co, ja się zabieram za rozbieranie tego wszystkiego. No i niestety musimy wymienić tę część, która nam została. Chyba 120 też będziemy musieli wrąbać na tył. Wcześniej z przodu miałem szerzej, teraz będę miał i z tyłu i z przodu szeroko. Ciekawe, jaki będzie miało to faktyczny wpływ na jazdę tym samochodem, na driftowanie. Zobaczcie, jak daleko odstaje ta tarcza hamulcowa od felgi, no nie? Okropne to jest, no ale dobra. Niech już tak będzie. No musi tak być, musi wszystko fitować pięknie. Tu zdecydowanie musimy dystans wymienić, no i no dajmy tą 120, co nie? No bo nie ominiemy tego. Pyk. I zobaczcie, jak to pasuje. Wygląda jak BMK z Most Wanted. W sumie moglibyśmy takie malowanie zrobić, no nie? Byłoby ciekawie. Dobra, więc tutaj wymieniliśmy sobie ramę pomocniczą przednią na sportową ze zwykłej. I w sumie nie wiem, co to robi. Chyba będziemy mogli coś tam jeszcze regulować dodatkowo, chociaż nie wiem co. Po prostu chyba lżejsza jest, no i tyle, no. Ja myślałem, że będzie można coś dodatkowo doczepić, jeszcze jakoś to zawieszenie całkiem zmienić, ale wygląda na to, że chyba jednak nie.
Dobra, samochód jest kolorowy, piękny. Powiedzmy, że na razie nie stać nas na lakier. Aha, moment, bo ja tutaj dystansu nie dałem. Pewnie już jak oglądacie, to się gotujecie. Wiecie co, ja będę z takim kołem w kieleciętym jechał. W sumie jestem ciekawy, jaki by to miało faktyczny wpływ na jazdę. Jakbyśmy mieli jedno koło na przykład w ogóle bez dystansy, a z drugiej strony mielibyśmy dystans, nie? Tak w rzeczywistości to wiadomo, że byłoby no słabo, ale ciekawe jakby było tutaj w grze. Zobaczcie, że w tej BMW jest odinstalowany zbiornik paliwa i jest on dodany na... O, tutaj z tyłu, no. Tak sobie otworzymy, to ten... Gdzie on jest? Powinien gdzieś tu być, a może jest w środku? No gdzieś tutaj powinien być, chyba w środku jest dla... Coś tam jest, kurde, czekaj. Przeniesiemy furę tu. Gdzieś tam jest, ale nie ma go pod spodem, widzieliście, że tam pusto jest. No dobra, BMW gotowa. Strasznie mnie boli, że tutaj jak stunigujemy sobie ten samochód, przerobimy go... moment, teraz wam pokażę, o co chodzi. Jak przejdziemy sobie tu do parametrów, robimy tuning zaawansowany, to jak sobie zrobimy... Czekaj... Camber, kompresja, wolna kompresja, nie to, chyba geometria, nie? No, a zrobiłem sobie, zobaczcie, ja mam maksymalny camber teraz zrobiony, prawda? Więc... no, samochód powinien wyglądać jak rozkraczona... no, nieważne. Powinien mieć te koła, wiecie, no, camber, tak? Z tyłu też jest 0,5%, pół kąta. No nie rozumiem, to słabe to jest trochę moim zdaniem. Skrzynię mamy tak, o właśnie, skrzynię możemy wymienić, to się fajnie wymienia. Więc możemy sobie dać już jakąś sportową. Chociaż tu mam chyba normalne biegi w tej skrzyni. Ta BMW trochę ją dusi, powiem wam, że mimo że zrobiliśmy sobie tutaj dosyć mocny tuning. Zaraz, a gdzie są turbosprężarki? Nie no, jest blowo. Zaraz, dawaj go tutaj. Co ja tutaj tak mało mocy mam? To wolny ssak jest? Niemożliwe. Ja tu na pewno coś dawałem. Jakąś turbosprężarkę. Niemożliwe to jest. No jest, kurde, duża turbosprężarka. To ja patrzę na tą stronę. Dobra, no jest, no. Ogromna turbina typ 5. Dobra, no to czyli mamy wszystko tutaj zrobione. Jeśli chodzi o moc, to żeśmy napakowali tu kupę rzeczy. I wiecie co, jedziemy. Teraz mam wymienić, tam trzeba pół silnika roztegować. Dobra, jedziemy. Dobrze jest. Co oni mi tam każą zweryfikować samochód, jak wszystko fantastycznie złożyłem, no nie? Jesteśmy na torze, ale uwaga. Wow. Co jest? Bo ja mam... Ale czekaj, my musimy teraz furę odpalić. No tak, bo ja przecież... Muszę najpierw... Ale czekaj, co? Dlaczego? Przecież na początku powinien być odpalony. Opcja z gaśnięciem silnika nie działa dobrze tutaj i no trzeba to chyba wyłączyć. Bo ja mam nawet przypisane przyciski od włączania i wyłączania silnika, ale z jakichś powodów to nie chce działać. I za każdym razem jak odpalam, jak resetuję sobie pozycję, żeby zacząć tor od nowa, no to samochód się wyłącza i nie można go włączyć. Także to chyba jest coś zbugowane, no i na razie nie będziemy z tego korzystać. Szkoda, bo chciałem sam sprawdzić, na ile mam jakieś złe albo dobre nawyki wyrobione. Dobra, najpierw sobie tako przejedziemy. Ojej, ale co ta trójka tak muli? A dwójka z kolei za krótka, będziemy musieli nad tym popracować. Uhuhu, tu dopiero meta. No jesteśmy na torze w Polsce, tu jest trudno. Tu będziemy musieli się trochę pobawić. Dobra, zobacz, trójka. No jest kaszanka. O, że silnika nie wsadziłem. Nie, no wsadziłem przy was. O, ty, słabiutko. Ona nie jest w stanie uciągnąć. Jezu, dobra, idziemy do garażu. A z drugiej strony tak patrzę na 480 koni mechanicznych. Trochę mało, nie? Mam tutaj dość szerokie te koła. W sumie nie ma się co dziwić, że BMW nie daje rady. Wiecie co, spróbujmy jeszcze jakoś mechanicznie ulepszyć silnik, no nie? Do ładowania już chyba większego tu nie możemy wsadzić, ale zobaczę, co się uda jeszcze tu wykombinować.
Weźmy sobie skrzynię, gdzie możemy ustawiać biegi. O, teraz mieliśmy normalne przełożenia i mamy jeszcze możliwość wybrania długich przełożeń. Na krótkich przełożeniach myślę, że jak wrzucę trójkę, to będę mimo wszystko trochę szybciej jechał, niż jakbym jechał samą dwójką na normalnych przełożeniach. Zobaczmy, co nam dało wymiana wałków rozrządu. O kuźwa. Ja... Co? The fuck? Jak myśmy to zrobili? 1000 koni? Ty, to trzeba teraz... Nie, no to dobra, to czekaj, ja myślałem, że to wzrośnie o... What? Myślałem, że to wzrośnie jakieś 50, 10 koni licznych. Tam te wałki rozrządu faktycznie blokowały moc. Wkładamy, ja nie wiem, no, czy nawet długie przełożenia nie było, że teraz, o kurde. 1000 koni mechanicznych, proszę państwa, to już jest chyba finish, no nie? To już jest chyba najwyższa moc, jaką można osiągnąć do tego silnika. To jest chyba prawdziwe 2JZ. Ja pierdzielę, ale skok. Dobra, no to jedziemy na testy. Zobaczymy, co będzie teraz. Dobra, gotowi? Patrzcie na to. Uhuhuhu. 1000 koni, ja pierdzielę. W tym strach siedzieć. Kąt skrętu mam już maksymalny. Oj, wyleciałem. Szlak. Jeszcze raz. Pięknie, kurczę, jak się chłop przyzwyczaił. To co? Ej, czemu nie zaliczyłem? O co wie? Ej, what? To był mój najlepszy przejazd. Zaliczyłem wszystkie strefy. Dobra, i co na to, sędziowie, powiecie? No poszło pięknie chyba, no tak. Ja musiałem chyba wtedy za mocno pobocze zahaczyć, dlatego mi nie zaliczyło. What the kurde? Shit! Ale ten samochód teraz ciśnie. Zobaczcie, nie zdobyłem maksymalnej punktacji. Znaczy, na złoto. Musimy złoto tu mieć, kurde, z takim samochodem? I uwaga, uwaga! Jeszcze nie, kurczę, ciężko! I poszło. Nie podobał mi się ten przejazd, ale pod względem punktacji, no, wyszło całkiem fajnie.
bardzo ciężko było zrobić tutaj. Trzeba, wiecie, do każdego toru, do każdego przejazdu, który masz tutaj wyznaczony, trzeba sobie zaplanować odpowiednio, gdzie wejdziesz, jak wejdziesz, tu szeroko, czy tutaj płytko. Wiesz, odpowiedni tor dla siebie też wybrać, bo to, co jest wyznaczone tutaj na mapce, to jest jedno, no nie? To musisz podążać po prostu tym szlakiem, a to, gdzie ty wejdziesz, jak wejdziesz, musisz sobie sam wymyślać, dlatego sobie trzeba na początku przejechać tak o byle jak, zobaczyć, co się tutaj dzieje, gdzie trzeba polecieć i w jaki sposób, na jakim biegu, to też jest istotne, i w którą stronę, o, na przykład tu musimy odbić tak, i tutaj tak. To chyba będzie prościej niż tam, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Kurde, no, takie przesadzone kąty robię, a i tak niż, to przypomina bardziej jakieś arabskie drifty, no nie? Takie rzucanie na lewo i prawo, co ja to kurczę źle robię, że nie mogę zdobyć tego złota. To strasznie, wiesz, tak w męską dumę to tak uderza, no nie? Że nie możesz mieć tego złota tutaj. I samochód jest spoko, wszystko, wiesz, jest idealnie, coś nie mogę tej punktacji tu dorypać, a wydawał się tor. Popatrz, jakie ty, jakie kąty. A tor wydawał się bardzo prosty. No srebro i koniec. Ja jestem pewny, że gdzieś tutaj coś źle robię. Albo najeżdżam gdzieś kołem na tarki i mi się mnożnik nie nabija. Albo tu mam za niską prędkość. Nie wiem, bo tutaj już w ogóle słabo. Jezu. O, 3 razy 2000 miałem teraz i co dostałem? 3500? Patrzcie na tą punktację, nie? Czy ja jakoś źle liczę, czy jak? Ale 3 razy 2 to jest chyba 6. Zobacz. 3 razy 2000 było teraz. 3600? No co jest? Coś nie tak. No nie wiem, nie potrafię tutaj tych punktów ogarnąć za, na złoto. No i teraz przechodzimy do tematu z początku odcinka, czyli próba czasowa. I one są dość trudne, dlatego że tutaj trzeba określony czas, bardzo taki... w krótkim czasie trzeba dojechać do celu, no nie? Po prostu time attack, no co mam wytłumaczyć? Wiecie, co to jest time attack? I teraz, no, z tym samochodem zrobić time attack? Może byśmy mieli drugi samochód do time attacku typowo. To jest gra o drifcie, nie? Nie wiem, kurde. Dobra, 14.20 nawet? Nie, no to trzeba driftem przelecić. Mamy taki zakręt, to nie da się, kurczę, nie driftować. Ale trzeba też chyba przyczepnie jechać, może właśnie małe kąty, duża prędkość obrotowa na kole, bez żadnych transferów, po prostu próbować tak o. 14.5, musimy mieć poniżej 14, no nie? O! No i to jest lepsze, czyli tak, do time attacków musimy, no też siłą rzeczy driftujemy, ale trzeba mieć przede wszystkim częściej, znaczy wcześniej biegi zmieniać, gdy mamy niższe obroty i no, mniejsze kąty robić na tych ślizgach i wtedy będziemy mieli złotko na 100%. Zobacz, coś takiego, pyk. Punkt. W sumie nas kurde nie interesują drifty, więc możemy nawet z trasy wypaść.
i 20. Ej! Zrobiłem złote trofeum! A pojechałem tak z dupy, no nie? Okej, okay, tam ataki mogą być też i proste. No jak ma się mocno furę zrobioną, tak jak tu, to 1000 koni, come on, nie? No tak się zastanawiam, czy moglibyśmy zrobić, czy bylibyśmy w stanie zrobić samochód taki typowo do time ataku, nie? W tej grze. No bo tutaj jakkolwiek się samochód nie zrobi, to na początku jak go kupisz, to musisz przygotować go do driftu, więc on automatycznie driftuje, ale moglibyśmy dać na przykład lekki silnik jakiegoś Wankla, w ogóle wziąć nawet Mazdę tam RX-7 czy RX-8, dać do niej szerokie kapcie z tyłu, żeby nie driftowała i jakoś zawieszenie przygotować tak, żeby typowo na time attack. No i sprawdzilibyśmy, jak to się będzie zachowywać. Teraz miałem jaki czas? 16, ła, no to słabiutki, nie, no to trzeba poprawić. Tam prawie 17 sekund, to trzeba mieć poniżej 15, no to jest przepaść. Ty, a tu można chyba skrócić nawet. Haha, czekaj. Patrzcie na to. Poszukamy grę zaraz. Po polsku. Pa. Odbiłem się, nie trafiłem. Ale czas dobry wyszedł. Widzieliście to? Na czwórce wyleciałem. Powinniśmy ten samochód startować chyba z dwójki od razu. Ty zobacz. No i spoko, kurczę, zrobione, moi drodzy. Pięknie, pięknie. Także co, time attacki sobie dokończymy? Musimy spróbować zrobić tutaj samochód typowo pod time attack, bo później na pewno będzie z tym problem. I tak jak podriftujemy sobie troszeczkę na tych takich pierwszych wyzwaniach, potem będziemy mieli jeszcze gymkany. Może będziemy robić tak, że do gymkany też będziemy mieli inny samochód, nie? No bo tam trzeba trochę też inaczej driftować. Znaczy driftować, robić różne takie... No, nie widzieliście już gymkany u mnie na odcinkach, no nie? Zresztą oglądacie chyba Ken Bloka, wiecie co to jest gymkana. Po prostu taki stanterski typ jazdy. Generalnie też się driftuje cały czas, tylko no, no trzeba to robić tak trochę chaotycznie, mi się wydaje. Trochę chaotycznie, ale nie chaotycznie. Dobra, moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Będziemy musieli sobie skonstruować na następnym odcinku typowo samochód do time attacku. Zobaczymy, czy nam się to uda. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Do następnego. Ajaz.